szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubię. Ale lubi się także rosół z makaronem. Lubi się komplementy, kolor niebieski, chociaż ja go nie znoszę. Lubi się stary szat. Lubi się stawiać na swoim. Lubi się łaskać psa. Poezja. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem. Nie wiem. Trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Dziękujemy. Z opisywaniem chmur musiałabym się bardzo śpieszyć. Już po ułamku chwili przestają być te, zaczynają być inne. I właściwością jest nie powtarzać się nigdy w kształtach, odcieniach, pozach i układzie. Nieobciążone pamięcią o niczym, noszą się bez trudu nad faktami. Jacy teraz jej świadkowie czegokolwiek, natychmiast rozwiewają się na wszystkie strony. Porównywanie z chmurami, życie wydaje się ugruntowane, a może trwałe i prawie że wieczne. Przy chmurach nawet kamień wygląda jak wiatr, a one cóż, dalekie i błahe kuzynki. Siedzą w oknie dwie małe, przykute łańcuchy. Za oknem fruwa niebo i kąpie się morze. Zdaję z historii ludzi. Jąkam się i brnę. Małpa patrzona we mnie ironicznie słucha. Druga niby drzemie. A kiedy po pytaniu nastaje milczenie, podpowiada mi cichym brzękiem łańcucha. Nie znam proszę wysłuchania. Wiesz, nazywa się identyfikacja. Dobrze, że przyszłaś. Mówi. Słyszałaś, że we czwartek rozbił się samolot? No więc właśnie w tej sprawie. Przyjechali do mnie. Podobno był na liście pasażerów. No i co z tego? Może się rozmyślił. Dali mi jakiś proszek, żebym nie upadła. Potem pokazali mi kogoś. Nie wiem kogo. Cały czarny, spalony oprócz jednej ręki. Strzępek koszuli, zegarek, obrączka wpadł w niebo, to na pewno nie on. Nie zrobiłby mi tego, żeby tak wyglądać. A takich koszul pełno jest po sklepach. A ten zegarek to zwykły zegarek. A te jego imiona na naszej obrączce to są imiona bardzo pospolite. Dobrze, że przyszłaś. Usiądź tu koło mnie. On rzeczywiście miał wrócić we czwartek. Ale ile tych czwartków mam jeszcze w roku? Zaraz nastawię czajnik na herbatę, umyję głowę, a potem, co powiem, spróbuję zbudzić się z tego wszystkiego. Dobrze, że przyszłaś, bo tam było zimno, a on tylko w tym takim gumowym śpiworze. On to znaczy ten tamten nieszczęśliwy człowiek. Zaraz nastawię czwartek, umyję herbatę, bo te nasze imiona przecież pospolite. Kto co? Król Aleksander. Kim czym? Mieczem. Przecina kogo co? Gordyjski węzeł. Nie przyszło to do głowy komu czemu? Nikomu. Było 100 filozofów, żaden nie rozplątał. Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach. Żołdactwo ich za brody łapie, za roztrzęsione, siwe, cakie. I bucha gromkim kto co? Śmiech.
Spojrzał wróg spod pióropusza. Na konia wsiada, w drogę rusza. A za nim w trąb, w trąbieniu, w bębnieniu bębenku, kto co? Armia złożona z kogo czego? Z węzełów. Na kogo co? Na bój. Dziękuję. Poglądy Wisławy Szymborskiej na temat sztuki. Przez swoją specyficzną interpretację świata miała niepowtarzalną umiejętność pojmowania sztuki. Wrażliwa na jej piękno, płacząca przy Rembrandcie, zachwycała się prostotą. Ceniła sobie twórczość Vermeera, potrafiła stać i wpatrywać się w jego mleczarkę, doszukując się większej głębi. Obrazy były dla Wisławy Szymborskiej źródłem inspiracji. Rozmyślając nad nimi, stawiała pytania lub tworzyła sentencje, które później przekładała na papier w postaci wierszy. Stąd, gdy tylko ujrzała mleczarkę Vermeera, pisała: dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w malowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa, nie zasługuje na świat, na koniec świata. Nikogo nie dziwiło, że podczas pobytu w jakiejś galerii, po obejrzeniu kilku, czasem nawet dwóch, trzech obrazów, Wisława Szymborska chciała już wychodzić i iść na kawkę. Była zwolenniczką tego, że lepiej zobaczyć mniej, ale skupić się na tym, przeżyć i zrozumieć dane dzieło, niż zobaczyć kilka obrazów więcej i nic z tego nie wynieść. Nie tylko Wisława Szymborska inspirowała się sztuką podczas tworzenia swoich dzieł. Bywało też tak, że ona sama była inspiracją dla innych. Tak pewnego razu jej przyjaciele, znając jej uczucia do Andrzeja Gołoty, napisali ją wierszy, podszywając się pod słynnego boksera. Wisławo, oddam skakankę, dresy ojczyznę za te minuty, gdym zdzierał z ciebie ciepłą bieliznę berety buty. Oddam ci życie, bokserskiej sławy, blaski i nędzy. Wszystko ci oddam, moja Wisławo, oprócz pieniędzy. Trochę przekornie to powiedziała. Jak sama mówiła, to jest prawdziwy mężczyzna. Mimo że się osobiście nie znają, ona się w nim kochała. I zapraszam teraz Darię, Wiktorię i Natalię, które wykonają utwór Nic dwa razy się nie zdarza. Zapraszamy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najsłynniejszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte padło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadł okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno,
byłaś szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Narusza troskliwie wietrzone zasady, strąca ze szczytu morał. Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych, gdy się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie. Krzepiąc tym przyjaciół, słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie, jakim językiem mówią, zrozumiałym na wozu. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie, wygląda to na za plecami ludzkości. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch jednakich pocałunków. Dwóch jednakich spojrzeń oczu. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. Dzisiaj, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz u ściany. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się złagodzino z niepotrzebnym mieszasz rękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz i to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie kropki.
spuszczonej wody pić, czy jakby jeszcze podwinięła kąką. Czemu właśnie było się? Czy coś słyszę? Na pożyczonych sprawnych czterech łóżkach wspadnął. Spod moich palców uchył strzyżem cisza. Ten wyraz też się pod opierzem i rozgarnął spowodowany słowem las gałęzie. Nad białą kartką doskoku czerpią się litery, które mogą ułożyć źle. Zdania oznaczające, przed którymi nie będzie ratunku. Jest w kropli atramentu. Spory zapas myśliwych z przymrużonym okiem, gotowi zbiec po stronę piórze w dół, otoczyć salę, złożyć się do strzału. Lecz zapominają, że tu jest życie inne, czarno na biało, panują tu prawo. Czym jest więc świat, nad którym los sprawuje niezależny? Czas, który wiąże łańcuchami znaków, na mój rozkaz nieustanny. Radość pisania, możliwość utrwalania, zemsta ręki śmiertelnej. I krótkie przypomnienie o konieczności przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Minęło już 27 lat. 3 października 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wyróżnienie odebrała 9 grudnia w Sztokholmie. Wiadomość o przyznaniu nagrody poetka otrzymała telefonicznie. Przebywała wówczas w domu pracy twórczej Astoria w Zakopanem. Mam nadzieję, że nie przewróci mi się w głowie, powiedziała tego dnia dziennikarzom na prędce zwołanej konferencji prasowej. Niemal od razu podkreśliła, że nie czuje się dobrze w warunkach tak wielkiego zainteresowania własną osobą. Wkrótce jej przyjaciele zaczęli wręcz określać moment otrzymania prestiżowej nagrody jako tragedię sztokholmską. W uzasadnieniu swojego wyboru członkowie Komitetu Noblowskiego napisali, że wyróżniają Szymborską za poezję, którą z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. W trakcie laudacji wygłoszonej podczas ceremonii wręczenia nagrody Bridget Trotin chwaliła czystość i siłę poetyckiego spojrzenia polskiej artystki. Szymborska otrzymany w grudniu medal noblowski przekazała w testamencie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Nagroda pieniężna zasiliła Fundację Wisławy Szymborskiej wspomagającą pisarzy i tłumaczy i przyznającą literacką nagrodę imienia poety. Miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest ta pewność, ale nie zawsze jest piękniejsza. Sądzę, że skoro nie znali się wcześniej, więc między nimi nigdy się nie działo. A co na to schody, ulice, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Chciałabym ich zapytać, czy nie pamiętają, może w drzwiach obrotem kiedyś twarzą w twarz, jakieś, przepraszam, w ścisku? Głos pomyłka w słuchawce, ale znam ich odpowiedź. Nie, nie pamiętają. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich los. Zbliżał ich i oddalał. Zabiegał im drogę i tuląc ich odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały. Cóż z tego, że nieczytelne? Może 3 lata temu albo w zeszły wtorek pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk płacił na dotyk. Walizki obok siebie przechowali. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy. A księgę zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Dumienia. Czemu zanadto jednej osoby? Tej, a nie innej. I co tu
dzień, co jest torkiem. W domu, nie gnieździe. W skórze, nie łusce. Z twarzą, nie liście. Dlaczego tylko raz osobiście? Właśnie na ziemi, przy małej gwieździe. Po tylu erach nieobecności, za wszystkie czasy i wszystkie glony, za jamochłony i nieboskłony, akurat teraz, do krwi i kości, sama u siebie z sobą. Czemu? Nie obok, ani 100 mil stąd, nie wczoraj, ani 100 lat temu. Siedzę i patrzę w ciemny kąt. Tak jak z podniesionym łbem patrzy warczące, zwany psem. Która godzina? I tak jestem szczęśliwa. I brak mi tylko dzwoneczka na szyi, który by brzęczał na którą śpisz. Więc nie słyszeli burzy, chmury wydarzy na wiatrze. Wierzę się w niebie jak my. Wielką bramą w nas szybiący zawies. Jak to zapomniałeś? Miałam na sobie zwykłą szarą sukienkę spinaną na ramię. I natychmiast potem niebo pękło jak w stubysku. Jakże mogłam tam wejść? Przecież nie byłeś tam sam. Ujrzałam nagle kolory sprzed istnienia wzroku. Szkoda, że nie możesz mi przyrzec. Masz słuszność widocznie tego psa. Dlaczego kłamiesz? Dlaczego mówisz do mnie imienie? Kochasz mnie jeszcze? O tak, chciałbym, żebyś została ze mną. Nie mam żalu. Powinnam była się tego domyśleć. Wciąż myślisz o nim, ale się nie płaczę. I to już wszystko? Tak, nikogo, tylko ciebie. Słowo o poetce. Tak można ją scharakteryzować. Poetka wielkich pytań, ceniąca sobie dwa małe słowa. Nie wiem. Skromna, w obawie o przesadę już dla życia, stworzyła sobie poetycki nagrobek. Pochodziła z kraju kwitnącej cebuli, gdzie tylko niektórzy lubią poezję. Kształty nie pozwoliły się jej znaleźć na obrazie Rubensa. Pewnie uciekłaby niezamalowaną stroną płótna. Królowa ironii, miłośniczka kiczu i kolorowych wyklejanek, paliła papierosy w przeciwieństwie do starego profesora. Poruszała temat tabu i zabrała głos w sprawie pornografii. Pouczała, żeby nie zostawiać kota samego w pustym mieszkaniu. Prowadziła wnikliwą obserwację zamachowców. Pomieszane ludzkie języki nie były dla niej przeszkodą w trafieniu do ludzi. Tylko przed dwoma małpami zdarzyło jej się zająknąć, gdy jak wielu licealistom śnił się jej maturalny koszmar. Mawiała, że niektórzy lubią poezję, a ona wolała wpatrywać się w pierwszą fotografię Hitlera. Znajdziemy jej recenzję z niepisanego wiersza, ale to nie znaczy, że nie potrafiła takowego napisać. Nie patrzyła na opakowanie, ale na wnętrze. Starała się obrać całą cebulę. Intensywnie obmyślała świat. Doskonale znała język małp, które opowiadały jej brzękiem łańcucha. Dokonała w swym życiu czegoś wielkiego. Uratowała sarnę przed kulami myśliwych. Poetka w podróży, która za zbędny uznała bilet powrotny, choć najbardziej lubiła podróże palcem po mapie. Nie spieszyła się w tłumie. Nie znała roli, którą grała, ale jej życie było znośne. Żyła w świecie wśród innych dłużników. Uważała, że wszystko jest jej, dopóki na to patrzy. Nic darowanego w życiu nie miała, ale sama wiele podarowała od siebie. Do końca życia trzymała się poezji jak zbawiennej poręczy. Zapraszam teraz Danusię w wykonaniu wiersza Dłoń. Dłoń. Dłoń.
27 kości, 35 mięśni, około 2000 komórek nerwowych. W każdej opuszce naszych 5 palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Chatkę Puchatka. Dziękujemy. A teraz niektórzy lubią poezję w wykonaniu Aliszy. Niektórzy, czyli nie wszyscy, ale nie większość wszystkich, ale mniejszą. Nie liczą szkół, gdzie się musi i samych poetów. Tych osób chyba będzie 2 na 1000. Lubią, ale nie lubi się także rosół z makaronem. Lubi się komplementy i kolor niebieski. Lubi się stary szalik. Lubi się stawiać na swoim. Lubi się głaskać. Poezja. Tylko co to takiego poezja? Nie jedna chwilna odpowiedź. No to pytanie już padło. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawienie. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nam. Piękna jest taka pewność, ale piękniejsza niepewność. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna minąć. Chciałabym ich zapytać, czy nie pamiętają, może drzwiach obrotowych, kiedyś twarzą w twarz, jakieś przepraszam w ścisku, głos pomyłka w słuchawce. Ale znam ich odpowiedź. Nie. Nie pamiętają. Gdzie? Kolorz.
Wielką znawczynią tej formy wypowiedzi była Wisława Szymborska. Pierwsze kolaże zaczęła tworzyć na przełomie lat 60. i 70. Bo jak mówiła, nie mogła kupić ładnych pocztówek, więc postanowiła tworzyć je sama. Kolaże były dla niej czymś w rodzaju prywatnych listów. Wysyłała je swoim znajomym z okazji imienin czy urodzin. Jednak wszyscy najbardziej czekają na wyklejanki z okazji nowego roku. Czasem zdarzyło się jednak, że swoje prace wysyłała również swoim czytelnikom. Były to odpowiedzi na listy, które ją zaintrygowały. Zazwyczaj w początkiem listopada można było od niej usłyszeć słowa: proszę mnie do mnie nie przychodzić przez kilka dni, bo będę artystką. I tak na kilka dni w roku podłoga w jej domu usłana była wycinkami z gazet i magazynów, z których powstawały kolaże zwane wyklejankami. Tworzenie ich było jej ulubionym zajęciem i wkładała w nie całe swoje serce. Przepisem na idealny kolaż według Szymborskiej była ironia i poczucie humoru, które można było dostrzec w każdej z jej licznych wyklejanek. Gromadziła wycinanki z gazet i stare ilustracje, które później zestawiała w swoich pracach. Posiadała nawet wycinki z gazet pochodzących z XIX wieku, które przynosili jej znajomi. W kolażach poetka przemycała na swój sposób postrzegania świata. Było to swego rodzaju dopełnienie jej poezji, którego nie chciała pokazywać publicznie. Jak mawiała: nie cała jestem na sprzedaż. Można powiedzieć, że niektóre z jej wyklejanek były kiczowate. Jednak nie jest to żadne zaskoczenie, gdyż Szymborska kochała kicz. Za każdym razem, gdy wybierała się w zagraniczną podróż, udawała się do sklepu z pamiątkami, kupowała jakieś drobiazgi, którymi później obdarowała swoich bliskich. Jedną z takich pamiątek była naturalnych rozmiarów owca, którą kupiła dla swoich znajomych. A jej sekretarz Michał Musinek otrzymał za zadanie dostarczyć ją do ogrodu owych znajomych, podczas gdy nie było ich w domu. Najtrudniejszą częścią tego zadania było to, że miał to zrobić niepostrzeżenie, wjeżdżając pod górę na włączonym silniku auta. Jednak na szczęście udało mu się wynegocjować uproszczenie tego zadania i Wysława Szymborska zrezygnowała z utrudnienia, jakim był włączony silnik samochodu. Oprócz wyklejanych pocztówek, które Wysława Szymborska sama tworzyła jako pamiątki dla swoich znajomych, przywoziła różnego rodzaju kiczowate gadżety, które rozdawała na koniec swoich kolacji podczas losowań, które nazywała loteriami. Zapraszam Jagodę i Anastazję pod pustym mieszkaniu. Kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć, tego nie robi się kotu. Po co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Drapywać się na ściany, odmienione, a jednak pozamieniane. Nigdy nic tu nie przesunięte, a jednak porozsuwane. A wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna o swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegało. Wcisnęło się pod dywan i spojrzało. Nawet złamało zakaz, rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia, spać i czekać. Niech on wróci, niech on nos się pokaże. Już się dowie, że tak z kotem nie można. I będzie się szło w jego stronę.